Drodzy współbracia, drodzy siostry i bracia obecni tutaj na Eucharystii. Ponad tydzień temu, jako przełożeni wszystkich wspólnot naszej prowincji, przynajmniej z Europy, w Wilnie przed obrazem Jezusa Miłosiernego zawierzaliśmy naszą prowincję, kustodię, delegatury, domy formacyjne Bożemu Miłosierdziu, bo przeżywamy ten jakże niezwykły rok miłosierdzia. Dzisiaj jako przedstawiciele całej wspólnoty prowincjalnej przybywamy tutaj, do sanktuarium Matki Bożej Królowej, Matki Nadziei i świętego Maksymiliana Marii Kolbego, aby dziękować. Dziękować za 30 lat istnienia naszej prowincji. Tak jak to mówił ojciec Tadeusz, możemy powiedzieć, że tutaj się wszystko zaczęło. Kiedy w dniu 7 października w kaplicy świętego Antoniego w 1986 roku został wybrany pierwszy prowincjał tej prowincji. I rozpoczęła się praca, rozpoczęły się budowy, rozpoczęło się kształtowanie ducha tej prowincji. Prowincji nadmorskiej, ale prowincji świeżej duchem. Wciąż w Polsce pozostajemy prowincją o takim wskaźniku jeszcze młodych braci, dosyć wysokim. Dziękujemy Panu Bogu za te 30 lat, pięknych, ale i trudnych. Bo przecież jesteśmy świadomi naszych ludzkich ograniczeń, naszych ludzkich słabości. Ale jesteśmy świadkami tego, co Pan Bóg potrafi rzeczywiście czynić, jeżeli Mu na to pozwolimy. Jeżeli oddamy Mu nasze serca, nasze dłonie, nasze umysły. I wtedy jesteśmy świadkami cudów. Świadkami tego, co po ludzku czasami wydawałoby się nie do osiągnięcia, nie do zrobienia. To 30 lat, kiedy Pan Bóg posługuje się nami. Nasze dziękczynienie to nasza wdzięczność. Ale również i prośba. O to dalsze Jego towarzyszenie, Jego błogosławieństwo. O tą nieustanną świadomość dzisiaj prosimy, że jesteśmy pracownikami, skromnymi pracownikami winnicy Pańskiej. Kiedy Pan Bóg powołał Abrahama, kiedy powiedział: wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej, idź do kraju, który Ci pokażę. Nie dał mu mapy. Nie dał mu GPS-a. On musiał zaufać i szukać drogi. Patrzeć na ten Boży palec, który mu tę drogę pokazywał. I tak jest z każdym z nas. Pan Bóg nas powołał, powołał do życia również prowincję, ale nie daje nam konkretnej mapy. Pan Bóg w swojej dobroci lubi zaskakiwać, lubi fascynować i oczekuje od nas, że my w ten świat Bożej przygody wejdziemy. Tak jak wszedł święty Franciszek, tak jak wszedł święty Maksymilian Maria Kolbe. Dziękujemy Panu Bogu za to, że tego świętego postawił na drodze życia zakonnego, życia konsekrowanego, że dał franciszkanom tego wielkiego człowieka, Polaka, Maksymiliana Marię Kolbego. I z pewnością Gdynia również może się chlubić tym, że przynajmniej 3 razy, bo tak wynika z zapisków, które sprawdzałem u świętego Maksymiliana, wynika, że tutaj był. Dziękujemy Panu Bogu
za naszego współbrata, który stał się patronem naszej prowincji. Ale mamy również świadomość, że ta nasza prowincja powstała jako dziękczynienie Panu Bogu za dar kanonizacji naszego brata. Dlatego spotykamy się na tym święcie prowincji zawsze w okolicy 10 października, czyli daty kanonizacji, której dokonał papież Jan Paweł II w 1982 roku. Drodzy bracia, przychodzimy dzisiaj, aby wsłuchiwać się w Boży głos, aby wpatrywać się w postać naszego świętego patrona. Przychodzimy w tym roku szczególnym 30-lecia, 75-lecia męczyńskiej śmierci i z pewnością trzeba byłoby zamilknąć tak, jak zamilknął papież Franciszek w celi świętego Maksymiliana. Trzeba byłoby może w sercu bardziej kontemplować to, co nam dzisiaj święty chce powiedzieć, do czego nas pragnie zaprosić, zachęcić. Ale pozwólcie, że przynajmniej dwie refleksje, które dzisiaj nam pozostawia papież Franciszek jako osobą konsekrowaną. Ale myślę, że te wskazówki dotyczą każdego człowieka, każdego chrześcijanina. Pierwsza to, o co prosi nas papież. Strzeżmy się przyzwyczajenia w życiu duchowym. Uważajmy, by nasze charyzmaty nie stały się abstrakcyjnymi doktrynami. Zakorkować charyzmat w słoiku i trzymać, pokazywać, jak on pięknie wygląda. I chlubić się tym. Właśnie dzisiaj Chrystus prosi nas, zaprasza nas do tego, abyśmy mieli w sobie święty niepokój. Święty niepokój o Chrystusa, o Jego Królestwo. Tak jak miał ten święty niepokój nasz brat Maksymilian. Święty niepokój. Jak to jeden z naszych współbraci w prowincji pięknie mówi, my tu gadamy, a dusze giną. Właśnie mieć ten święty niepokój. Jakże to jest dzisiaj ważne. Mieć to pragnienie, by zanieść Boga innym, by dzielić się Bogiem. A więc to wymaga od nas najpierw kontemplacji, adoracji Chrystusa, napełnienia naszego serca Nim, aby potem pokazywać Go innym. I to jest zachęta do każdego chrześcijanina, nie tylko do osób konsekrowanych. Bo przecież każdy ma być świadkiem Chrystusa. Szczególnie w tym dzisiejszym współczesnym świecie, kiedy boimy się tych różnych najazdów, imigrantów i tak dalej, że nas przysłonią swoją religią. Chrześcijaństwo jest starsze. I ma jeszcze w sobie siłę Chrystusa zmartwychwstałego. I mamy tę moc Ducha Świętego, który wyprowadza z tych zamkniętych drzwi. Nie dać się zamknąć w sobie. To, co prosił nas święty Jan Paweł II, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Czyli najpierw wpuśćcie Chrystusa do siebie. Nie możemy zamykać naszych serc. Drodzy, druga zachęta w tym roku miłosierdzia, którą kieruje papież Franciszek. Mamy być ekspertami od Bożego miłosierdzia, ale, i tu niespodzianka, poprzez życie we wspólnocie. Ciekawe. Być ekspertami Bożego miłosierdzia poprzez życie we wspólnocie. I tak pięknie papież mówi, że życie wspólnotowe jest opatrznościowym polem ćwiczeń dla serca. Tu uczymy się miłosierdzia.
poprzez wzrastanie w łasce, poprzez wyrozumiałość, poprzez kształtowanie takiej miłości doskonałej, o jakiej mówił nam święty Franciszek. Życie wspólnotowe. Dobrze o tym wiedział święty Maksymilian, że tylko we wspólnocie jest siła. Pojedynczo nie damy rady. Tylko we wspólnocie jest siła. Święty Maksymilian miał pomysły, ale wiedział, że bez braci tych pomysłów nie zrealizuje. Wspólnota, która dzisiaj jest świadectwem dla świata, zranionego, zbolałego, rozbitego często. To życie wspólnotowe, które pokazuje, że można żyć razem, że można przezwyciężyć różnice charakterów, wizji, idei. Życie, które w jakiś sposób pokazuje tę wspólnotę, którą mamy osiągnąć w niebie. Jak to mówi dzisiaj ojciec Tadeusz, gdzie ta święta mała Tereska siedzi pomiędzy wielkim Tomaszem i jeszcze tam Duncem Szkotem innymi. Dać światu smak tego, co nas czeka. To Boże miłosierdzie, które rozlewa się w naszych wspólnotach. Wielkie pole ćwiczeń serca. Prosimy dzisiaj świętego Maksymiliana, aby za nami orędował, aby za nami się wstawiał. Wiemy, jak ważne jest to towarzyszenie świętych na drogach naszego życia. To orędownictwo, to wstawianie się. To nie chodzi o jakąś protekcję u Pana Jezusa, bo już mamy swoich świętych tam, to nam załatwią szybciej, lepiej i bez kolejki i tak dalej. Nie. To chodzi o to, aby oni nas tam reprezentowali. Aby oni mówili Chrystusowi o nas, o naszych radościach i troskach. Aby ich życie było dla nas natchnieniem, było zachętą do jeszcze gorliwszej pracy, do jeszcze gorliwszego naśladowania Chrystusa. I o to dzisiaj chcemy prosić, dziękując za 30 lat naszej prowincji. Dziękując za wszystkich braci, którzy byli, którzy już odeszli do wieczności. Dziękując za wszystkie radości, ale i za trudne chwile. Bo przecież w każdej sytuacji jest Pan Bóg uwielbiony. W każdej sytuacji. Dziękujemy i prosimy, by Chrystus nam błogosławił, by się nami posługiwał, byśmy jako nasza prowincja nieustannie przyjmowali do naszych serc to orędzie Chrystusa i to orędzie nieśli, abyśmy mieli w sobie taki święty niepokój, abyśmy mieli w sobie to gorące pragnienie zaniesienia Boga innym. Prośmy o ten dar świętości dla naszej prowincji, dla każdego z nas. Wiemy, że czasy niełatwe. I kiedy patrzymy na XX wiek, na męczenników franciszkańskich w Polsce, do tej pory w XX, od XX wieku wszyscy byli męczennikami. Święty Maksymilian, bracia z II wojny światowej, błogosławieni. I nasi ostatni współbracia, Michał i Zbigniew. Wiek franciszkańskich męczenników. Coś widocznie też Pan Bóg nam chce przez to powiedzieć. Pewnie nam chce powiedzieć, że dzisiaj bez ofiary, bez tego składania siebie w ofierze, nie ma ewangelizacji. Że dzisiaj trzeba nie tylko dawać słowo, ale trzeba dawać siebie, wymagając od siebie, poświęcając się.
Chyba to jest to świadectwo, które dają nam nasi bracia. Że miłość żąda konkretnych dzisiaj czynów. Niech święty Maksymilian, nasz patron, wyprasza te potrzebne łaski dla nas. Niech daje nam dobre natchnienia, aby również poprzez naszą pracę, poprzez naszą posługę, Bóg był uwielbiony. Amen.